Prowadzę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy dzień dobry. Dziękujemy bardzo, że się pan zapowiedział. Panie pośle, tu mamy segregatory. Tak. Pana poprzedniej kontroli. Tak, tak. One, są do wglądu. Czy pan dzisiaj usiądzie? Dzisiaj nie, dzisiaj już. Od maja czekają, już się zadłużyły bardzo. Wiem, ale spokojnie sobie. Długo blokowaliśmy salę. Na szczęście mamy nowe jeszcze pytania uzupełniające, więc idealnie, jeśli możemy się to są te pytania uzupełniające. Tak, to są pytania uzupełniające. I dotyczące przetargów. Między innymi. Dwa pisma? Nie, no jedno najlepiej do mojego potwierdzenia na pieczątce. Rozumiem, dobrze. Super. Dobrze. Czy mogę w takim razie? Ja w takim razie zapraszam panią, żeby pani potwierdziła. Panie pośle, korzystając z okazji, mamy tutaj gadżety. Czapeczka czasu na Opole. I to za nasze pieniądze publiczne po prostu, tak? Za czyje pieniądze? Za wasze pieniądze? Panie pośle, to jest gadżet reklamowy. Czas na Opole jest gazetą miejską. Prowadzi spółka Orlen. I między... Wykupiła za 200 milionów złotych tygodniki lokalne. Zastanawiam się, czy również tak dużo uwagi będzie pan poświęcał tygodnikom lokalnym, czy dziennikom, przepraszam, lokalnym, które funkcjonują w ramach Orlenu. Dzisiaj w tej sprawie państwa. Jeszcze porozmawiamy. Oczywiście, a tutaj mamy prezent dla pana. Panie, ale panie pośle, tak dziękuję. Cudownie sobie pan... Ale panie, dlaczego pan nie chce... Panie pośle, tak cudownie sobie pan radził na tamburynie. Może spróbuje pan na innym miejscu. Zobaczymy kontrolę.